Na otwarcie mamy film Davida Herr. Ósma strona, więc przyjeżdża David Herr, bierze ze sobą swojego współpracującego od 30 lat aktora, czyli Billa Nye, i mamy dwa duże nazwiska na otwarcie. Jeszcze zanim nastąpiło oficjalne otwarcie, w konkursie swój film pokazał Christopher Bow, który przyjechał ze swoimi aktorami, w ogóle z całą ekipą, między innymi z Nicolasem Bros, jednym z najbardziej znanych duńskich aktorów. Przyjeżdża do Warszawy Arturo Ripstein, czyli klasyk kina meksykańskiego, i wiele innych nazwisk, ale to jest dla mnie zupełnie naturalne. Natomiast my szczególną uwagę przywiązujemy do tego, żeby przyjeżdżali do nas reżyserzy nowi czy nieznani. I to jest, myślę, wartość Warszawskiego Festiwalu Filmowego, że oglądając filmy tutaj, spotykając się z reżyserem, o którym nikt nie słyszał, Możemy potem powiedzieć, o, tego wielkiego reżysera poznałem osobiście, czy poznałam osobiście w Warszawie. Staramy się tak wybierać filmy, żeby ci reżyserzy to byli ci, co do których można mieć nadzieję, że będą robili dalej świetne filmy.